Ja nazywam się Tomasz Olczak, to jest program Rzeczoznawca. Naszymi gośćmi dzisiaj są pani Ewa Szykulska, aktorka, i pan Piotr Paczkowski, radca prawny, ekspert branży ubezpieczeń. Pani Ewo, co pani wie o samochodach? Co ja wiem? Będę udawała, że prawie wszystko. Nie, wie pan, od 30 lat jestem z facetem, który jest wielkim pasjonatem, jeśli chodzi o samochody. I on wie o nich, nie wiem czy wszystko, bo wszystko się zmienia z dnia na dzień, natomiast prawie wszystko. Więc jeśli mam jakieś problemy, to zawsze mam przy sobie człowieka, który jest w stanie mi wyjaśnić parę rzeczy. A jak to się stało, że pani właśnie w takiej sytuacji się znalazła, że pani mąż jest takim pasjonatem samochodowym? Jak się państwa życie przez to kształtuje? Ja w ogóle te samochody jakby bez przerwy są ze mną. Od momentu, kiedy zdałam do szkoły teatralnej pierwszy film, to taki aktor cudowny, Krzysio Litwin w Krakowie, podrywał mnie na Starego Grata. Udało mu się. Potem był Pan Samochodzik i Templariusze, film z Mikulskim. A potem już poszło. W Dyźmie też jakimiś wspaniałymi, starymi Mercedesami jeździłam. Sama mam. Mój mąż tym się zajmuje. W związku z tym mamy troszkę starych samochodów. Kubusia, Citroena, starego. Jakieś jeepy, także jakby te samochody są ze mną na co dzień, już nie mówiąc, proszę państwa, że mieszkam nad warsztatem samochodowym, no i tyle. Z miłości dla faceta. Nie wiem, czy do samochodu. Pani mąż prowadzi ten warsztat? No jasne, że tak. Kiedyś był dyrektorem Polmozbytu, teraz prowadzi warsztat, bo się nie może rozstać z samochodzikami. Czyli rozumiem, że pani wiedza motoryzacyjna jest ogromna? Nie, to kłamstwo. No ale na pewno większa niż przeciętna. Proszę mi powiedzieć, a jaka jest ubezpieczeniowa? Czy na przykład wie pani, co to jest ubezpieczenie NNW? Oczywiście, że nie wiem. Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków związane z ruchem pojazdu. I co najważniejsze, ubezpieczonym w zakresie NNW jest nie tylko kierowca pojazdu, ale też pasażerowie tego pojazdu. Ktokolwiek w tym pojeździe się znajdzie. A proszę mi powiedzieć, jak to jest w przypadku taksówek? Czy taksówki mają obowiązkowe, jakby polisa NNW jest obowiązkowa dla kierowców taksówek, czy nie? Czy może nie? Nie, polisa NNW nie jest obowiązkowa dla kierowców taksówek, natomiast byłaby niewątpliwie, wzbogacałaby ofertę korporacji taksówkowej, która by zapewniała ochronę na określonym oczywiście poziomie pasażerom. Czy to w czasie jazdy, czy to wsiadania lub wysiadania z taksówki. Ja myślę sobie, że rzeczywiście głównie to potrzebne jest, byłoby to potrzebne ludziom, którzy jakby zawodowo przewożą ludzi. Korporacjom, to szefowie korporacji powinni o tym pomyśleć, bo być może czułabym się bezpieczniej. Niewątpliwie tak, tym bardziej, że świadczenia z ubezpieczenia NNW są niezależne od świadczeń z innych tytułów. Także to świadczenie może pani otrzymać z jednego zakładu ubezpieczeń, z drugiego, tam gdzie została zawarta umowa ubezpieczenia, niezależnie od odszkodowania.